Czy wiecie, że tabelki i wykresy Excela możecie wklejać w innych miejscach lub nawet programach jako obrazki? Ale takie obrazki, które będą same aktualizowały się w przypadku zmiany obszaru źródłowego? Ja nazywam się Paweł, a to jest moje Smart for Ideas i w tym poradniku pokażę Wam, jak znacząco skrócić sobie powtarzalną pracę dzięki narzędziu aparat fotograficzny w Excelu. Zaczynamy! Tak, dobrze słyszeliście. W Excelu możecie robić zdjęcia fragmentów arkusza kalkulacyjnego i wklejać je do innych miejsc tego samego skoroszytu, innych skoroszytów lub nawet innych programów Microsoft Office. Co ważne, jak już powiedziałem, obrazki te będą same aktualizowały się, jeśli zmienimy obszar źródłowy. Takie narzędzie może okazać się bardzo przydatne i oszczędzić nam sporo czasu podczas tworzenia różnego rodzaju dashboardów czy cyklicznych prezentacji i raportów. Skorzystamy tutaj z dwóch narzędzi, których efekt działania jest praktycznie identyczny. Mowa tutaj o narzędziu aparat fotograficzny i wklejaniu specjalnym jako link. Zostańcie ze mną kilka minut i zobaczcie, jakie to wszystko proste, a jak bardzo przydatne może być w codziennej pracy. Idziemy do komputera. Żeby szybko zademonstrować Wam, o czym dokładnie mówię, najpierw pokażę Wam efekt końcowy. Mam tu przed sobą zwykłą tabelkę Excela i obok zrobiony na jej bazie wykres. Będziemy na nich w tym poradniku pracować. Pod nimi są ich obrazkowe odpowiedniki. Zwróćcie uwagę, że jeśli teraz zmienię dane źródłowe w tabelce, to oba obrazki aktualizują się automatycznie. Takie obrazki możecie przenieść w inne miejsca arkusza, na przykład do jakiegoś dashboardu albo do innego programu Office'a, na przykład do PowerPoint. Bardzo przydatną cechą takich obrazków jest to, że nie wpływa na nie zmiana szerokości kolumn w arkuszu, więc jeśli tworzymy w Excelu jakiś raport, gdzie obiekty są jeden pod drugim, to możemy oszczędzić sporo czasu i nerwów. Dużą zaletą tego rozwiązania jest też to, że takie obrazki możemy dowolnie skalować bez utraty jakości. A teraz pokażę Wam, jak coś takiego zrobić samemu. Zacznijmy od Excela i jego narzędzia aparat fotograficzny. Narzędzie to niestety nie jest domyślnie pokazane na naszej wstążce, więc musimy je sobie dodać. Ja tego typu rozwiązania lubię sobie dodawać w miejscu, które jest zawsze pod ręką, czyli na pasku narzędzi szybki dostęp. W Office 365, aby dodać jakąś funkcjonalność do paska szybki dostęp, musimy nacisnąć na strzałkę w dół po jego prawej stronie i wybrać więcej poleceń. Pojawi się okienko opcji programu Excel, gdzie możemy dokonać odpowiednich modyfikacji na naszym pasku szybkiego dostępu. Po lewej stronie mamy funkcjonalności, które możemy dodać, czyli wyciągnąć na widok, a po prawej te, które mamy już dodane. Aktualnie mam tam autozapis, zapisywanie, cofnięcie i wykonanie ponownie. Zobaczcie, że to wszystko się u góry pokrywa. Aby dodać tutaj aparat fotograficzny, najpierw musimy zmienić pole Wybierz polecenia z Popularne polecenia na Wszystkie polecenia. Pojawią się wszystkie możliwe funkcjonalności Excela, które możemy sobie wyciągnąć do paska Szybki dostęp. Jest ich pewnie kilkaset, ale na szczęście są one posortowane alfabetycznie, więc aparat fotograficzny powinien być gdzieś na górze. Znajdujemy go, zaznaczamy i klikamy na Dodaj. Aparat fotograficzny dodał nam się do listy po prawej, więc możemy teraz kliknąć na OK. Zobaczcie, że na pasku Szybki dostęp pojawiła się ikonka aparatu, z której teraz skorzystamy. Aby zrobić z naszej tabelki obrazek, zaznaczamy ją. Następnie klikamy na naszą świeżo dodaną ikonkę aparatu i pokazujemy Excelowi, gdzie ma wkleić obrazek. Wystarczy kliknąć, nie trzeba zaznaczać obszaru. Do arkusza we wskazanym miejscu wstawił nam się obiekt, który przypomina naszą tabelkę, ale zachowuje się jak obrazek. Możemy go na przykład wykadrować, dodać mu cień lub użyć innych efektów, które w Excelu stosujemy dla obrazku. Zanim przejdziemy dalej, mam małą prośbę. Jeśli ten poradnik okaże się dla Was przydatny, to nie zapomnijcie mu zostawić łapki w górę. Bardzo pomagacie mi tym rozwijać kanał. Zajrzyjcie też na Smart for Ideas, zostawcie suba i włączcie powiadomienia. Będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkimi nowymi materiałami o tym, jak ogarniać w komputery. A teraz wracamy do poradnika. Teraz zrobimy to samo z naszym wykresem. Różnica w porównaniu do tabelki będzie taka, że jeśli zaznaczymy sam wykres, to narzędzie aparat fotograficzny nam się dezaktywuje. W tej sytuacji powinniśmy zaznaczyć komórki, nad którymi znajduje się nasz wykres. Dopiero wtedy naciskamy na ikonę aparatu i analogicznie do poprzedniej procedury pokazujemy programowi, gdzie ma wstawić zdjęcie. Po wstawieniu widzimy, że nasz obrazek jest trochę większy niż sam wykres, ponieważ mieliśmy zaznaczony zakres komórek. Jak już wspominałem, nasze zdjęcie zachowuje się jak obrazek Excela, więc możemy je zwyczajnie wykadrować. Zaznaczamy je, przechodzimy u góry do karty Format obrazu, po prawej wybieramy Przytnij i kadrujemy. Narzędzie aparat fotograficzny automatycznie nadaje obrazkom czarną krawędź, więc szybko ją sobie jeszcze usunę. Oba obrazki mamy gotowe, więc zrobimy teraz test. Zmieniam jedną z pozycji w tabeli i voilà, oba obrazki same nam się zaktualizowały.
Pamiętajcie, że takiego obrazka nie możemy dowolnie przenieść do innego arkusza lub pliku Excela, ponieważ odnosi się on do stałego zakresu komórek bez wskazania pliku i arkusza, więc po przeniesieniu nam się zwyczajnie popsuje. Jeżeli chcemy dodać zdjęcie w innym arkuszu, to zwyczajnie zaznaczamy interesujący nas obiekt, klikamy na aparat u góry, przechodzimy do innego arkusza i wstawiamy. Mi po tworzeniu obrazków pomiędzy arkuszami i plikami pojawia się dziwny komunikat, że były trudności z dostępem do schowka, ale po kliknięciu na OK wszystko działa jak trzeba. Dokładnie tak samo możemy wstawić zdjęcie do innego pliku. Alternatywnie, jeśli obrazek będziemy przenosili tylko w obrębie jednego pliku Excela, to możemy go zaznaczyć i u góry w pasku formuły do zakresu komórek dopisać nazwę arkusza. Po tym zabiegu będziemy mogli dowolnie kopiować obrazek do innych arkuszy w obrębie tego samego pliku. Praktycznie taki sam efekt jak zastosowanie narzędzia aparat fotograficzny możemy osiągnąć, jeśli po prostu skopiujemy interesujący nas fragment arkusza, Ctrl-C, przejdziemy do miejsca, gdzie chcemy go wstawić, a następnie na karcie narzędzia główne rozwiniemy po lewej stronie wklej i wybierzemy obraz połączony. Niestety tutaj również nie możemy wkleić samego wykresu, trzeba zaznaczyć obszar wokół niego. Co ciekawe, takie połączone obrazy możemy wklejać również do PowerPointa. Najpierw musimy zaznaczyć któregoś z naszych pacjentów i skopiować Ctrl-C. Jeśli zaznaczamy wykres, to tym razem wystarczy zaznaczyć sam wykres, a nie obszar pod nim. Teraz przechodzimy do prezentacji PowerPointa i na karcie narzędzia główne rozwijamy wklej i wybieramy wklej specjalnie. Następnie przechodzimy do wklej łącze i wybieramy obiekt wykres programu Microsoft Excel. Jeśli kopiujemy tabelkę lub inny zakres komórek z Excela, to będziemy tutaj mieli do wyboru obiekt arkusz programu Microsoft Excel. Po kliknięciu OK do prezentacji wkleił nam się obrazek, który możemy dowolnie skalować bez utraty jakości. Teraz jeśli zmienimy naszą tabelkę źródłową lub wykres w Excelu, to obrazek w prezentacji PowerPointa automatycznie się zaktualizuje. Niektórzy do prezentacji wolą wstawiać po prostu skopiowane wykresy z Excela lub osadzają arkusze Excela w prezentacji. Ja wyrobiłem już sobie taki system pracy, że mam jedno źródło i połączone z nim obrazki. Jakoś tak czuję, że dzięki temu mam lepszą kontrolę i większy porządek. To tyle w tym krótkim poradniku. Temat dla niektórych może wydawać się banalny, ale w wielu sytuacjach naprawdę bardzo porządkuje pracę i znacząco przyspiesza wykonywanie powtarzalnych zadań. Jeżeli aparat fotograficzny i wklejanie połączonych obrazków okazało się dla Was przydatne, to pamiętajcie, żeby zostawić temu poradnikowi łapkę w górę. Zajrzyjcie też na Smart4Ideas. Już teraz znajdziecie tam sporo ciekawych materiałów. Nie zapomnijcie zostawić suba. Ja nazywam się Paweł, a to było moje Smart4Ideas. Dzięki, że oglądaliście do końca. Do zobaczenia. Cześć!